oraz Templeton Religion Trust. Projekt objęty jest patronatem honorowym prezydenta miasta Krakowa. Dziękujemy również Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu oraz Muzeum Narodowemu w Krakowie za kolejny rok współpracy przy organizacji Copernicus Festival. Wszystkich wspierających to wydarzenie nie sposób wymienić, dlatego zachęcamy do sięgnięcia do katalogów festiwalowych oraz do odwiedzenia strony internetowej. Dzisiaj porozmawiamy o języku wizualnym teatru, a naszymi gośćmi będą Barbara Hanicka, scenografka i kostiumolożka oraz Robert Mleczko, twórca projekcji wideo i operator filmowy. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Fazan, teatrolożka i literaturoznawczyni. Dziękuję serdecznie. O czym mamy rozmawiać tutaj, to pomyślałam sobie, że przy okazji właśnie takiego festiwalu i programu, jaki zaproponował tegoroczny Copernicus, właściwie przyjdzie nam mówić o wypieraniu języka słownego, języka werbalnego z teatru i że ten pomysł na to, żeby mówić o języku wizualnym, wiąże się z różnymi zmianami, które w teatrze, ale nie tylko w teatrze, się dokonują. Z drugiej strony, kiedy zaczęliśmy sobie rozmawiać, zastanawiając się, w jaką stronę te nasze uwagi mają pójść i czy rzeczywiście tak jest, że słowo traci na znaczeniu, okazało się, że chyba wszyscy pamiętamy wiele prac, można je wymienić tutaj na kopy i pęczki nieomal, które w sztukach wizualnych właśnie zajmują się tym, żeby to słowo wydobyć na plan pierwszy, prawda? Także no można powiedzieć tak, proszę Państwa, że nie musimy się bać, że słowo traci na znaczeniu, natomiast równocześnie dzieje się tak, że sfera wizualna w teatrze i nie tylko, bo także w galeriach, w muzeach, wzbogaca to słowo, wyróżnia je w jakiś sposób, staje się nośnym instrumentem ekspresji, wcale nie używanym ilustracyjnie, tautologicznie, tylko wykorzystywanym w taki sposób, że te słowa i w audiosferze, i właśnie w wizji zaczynają funkcjonować zupełnie inaczej. Nie wiem, czy zgadzacie się ze mną, bo chciałabym, żebyśmy oczywiście doszli do waszej praktyki teatralnej, która jest bardzo różna, ale równocześnie chciałabym, żebyśmy zaczęli od czegoś szerszego, to znaczy od tego, jak dzisiaj widzimy obraz w jego bardzo różnych funkcjach, jak widzimy film, jak widzimy właśnie szeroko pojętą funkcję wizualizacji. Możemy zacząć od tego? Basiu, co możemy sądzisz? To działa? Działa. Przede wszystkim nie ma już tak wyraźnych granic pomiędzy różnymi mediami, teatrem, sztukami wizualnymi, filmem. To jest w tej chwili płynne. Mamy też pojęcie liberatury, prawda, czyli literatury, która sięga po grafikę, więc już ten podział wydaje mi się w ogóle nieaktualny. Ja tu przygotowałam parę zdjęć z prac francuskiej artystki Sophie Cal, która w bardzo właśnie inspirujący sposób przetwarza słowo na sztukę. To jest praca sprzed, nie pamiętam, 10 lat chyba, która powstała po tym, kiedy Sophie Cal dostała list od ukochanego, który ją informował, że z nią zrywa. I ta praca od jednego ze zdań tego listu nazywa się Prenez garde de vous, prenez soin de vous, czyli no, dbaj o siebie. I Sophie Cal zaproponowała ponad 100 artystkom, pisarkom, nauczycielkom, tancerkom, kobietom najróżniejszych profesji, żeby zinterpretowały przy pomocy swoich zawodowych umiejętności ten list. I wystawa jest tego
pokłosiem. Tancerka Liszt tańczy, pisarka robi z niego kawał literatury, nauczycielka francuskiego poprawia błędy gramatyczne i stylistyczne i tak dalej, i tak dalej. I no właśnie, tu jest praca jakaś wizualna, czyli ten Liszt, to są ogólne plany z wystawy. Tam były i filmy, i co było takie, co się dzieje? O, to jest właśnie nauczycielka poprawiła Liszt. No, w każdym razie cała wystawa wychodzi od słowa i przetwarza je na język wizualny, szeroko rozumiany. Ty miałaś chyba inny przykład. To jest... Artystka, która... też interesuje się słowem, literaturą, tak dosyć powiedziałabym złożoną, bo dziełami Joyce'a na przykład, to jest Dora Garcia, w zeszłym roku w Muzeum Królowej Sofii w Madrycie była jej wystawa, na której ona prezentowała właśnie, to ona też na tle liter prezentowała swoje prace, między innymi towarzysząc takiemu zespołowi miłośników, czytelników Joyce'a, którzy spotykają się i komentują jakieś poszczególne zdania, poszczególne słowa. Na tej podstawie ona tworzy prace bardzo różne, zresztą cała jej wystawa miała tytuł zaczerpnięty z opowiadania Cortazara, o tu już nie, mi się przesunęło. I równocześnie też no, stwarzała takie, powiedziałabym, spore wyzwania dla widzów, prawda, bo ten rodzaj związku obrazu i słowa każe nam wchodzić w interakcję z czasem taką złożoną narracją, prawda. To jest oczywiście też znak czasów i znak tego, czym ma być wizualizacja tekstu, która wcale nie ma być łatwą lekturą. Tego rodzaju, powiedziałabym, tendencja idzie przeciwko temu, by uważać obraz i działania sztuk wizualnych za coś, co jest łatwe, przyjemne i co w gruncie rzeczy wyrywa nas z konieczności jakiejś intelektualnej pracy. Nie wiem, Robert trafił do sztuk teatralnych, że się tak wyrażę, z zupełnie innego rejonu. Też właśnie Dora Garcia mówi, że stykała się z bardzo wieloma artystami teatru, choreografami, którzy mówili, że taniec im nie wystarcza, że właśnie teatr im nie wystarcza, że sztuki właśnie plastyczne też stają się jakoś ograniczające. Ty też powiedziałeś, że robienie filmów jest czymś, co cię w pewnym momencie znudziło i stąd pomysł na teatr. Tak, ja wyszedłem ze sztuk wizualnych najpierw, które się okazało w czasie studiowania na Akademii Sztuki jakimś takim niewystarczającym nawet językiem. Trafiłem później do szkoły filmowej, żeby sobie tą metodologię myślenia na temat obrazu usystematyzować, ale okazało się, że ten film nie jest taki głęboki, jakby się mogło wydawać na początku. I znowu wróciłem do sztuk wizualnych, takich stricte, i znalazłem też teatr jako taką sumę, czy taką multimedialną, uwolnioną troszeczkę, nawet nie tylko narracyjność, ale też taką wizualną wolność, czy obecność aktora, czy obiektów, czy światła samego w sobie, jako wystarczającą, czego na przykład w interpretacjach medium filmowych
na przykład już nie ma, jakby to się zamyka. No, bo w teatrze mamy, to się dzieje tu i teraz, więc jest żywe, więc jest w jakiś sposób nieprzewidywalne i niepowtarzalne nigdy do końca i to jest fantastyczne. Dlatego upiorne są wszystkie rejestracje teatralne. No to jest horror. Ja pamiętam, że jak spotkanie z Krzyśkiem Garbaczewskim, które zaowocowało przejściem moim jakby z języka filmowego do języka filmowo-teatralnego i jak sobie zdałem w pewnym momencie sprawę z tego, że nie włączam kamery podczas filmowania i że to się nie rejestruje, że to jest urządzeniem, ale to po prostu idzie gdzieś w eter i po prostu nie ma formy zapisu już. Taka forma live streamu. To było dla mnie dosyć szokujące takie zdanie sobie sprawy z tego, że to się po prostu dzieje i bez względu na to, bo byłem przyzwyczajony do tego, że się powołuje rzeczywistość przedkamerową tylko po to, żeby ją zarejestrować, a tu nie ma rejestracji, to zostaje tylko dla widza, jako przeżycie. No właśnie, jest to niesamowite, ale równocześnie też no, mamy poczucie właściwie od paru lat, że bardzo wiele rzeczy w teatrze się zmieniło i że ten język mediów wkroczył intensywnie w sposób taki, który może nas nie zaskoczył, ale bardzo często budzi różne emocje, prawda? I to jest jakoś zasadnicze. Ja pamiętam, Basiu, jak rozmawiałam z tobą w 2001 roku, już kupę lat temu, i pytałam się, chyba to było przed Tempotem w Teatrze Starym, czy będziesz używała filmu? Powiedziałaś, że na pewno nie, ale że film cię też interesuje, że wydaje ci się ważnym instrumentem poszerzenia teatralności. No, ten przykład, który przywołałeś tutaj z Garbaczewskim właśnie, no, dowodzi, że rzeczywiście dokonał się taki bardzo silny, radykalny zwrot teatralny. Ale dokonał się w różnych kierunkach, bo oczywiście przecież i artyści wizualni w tej chwili sięgają do filmu bardzo często. Powstają filmy, które się ogląda w galeriach albo na specjalnych festiwalach, ale też bardzo dużo działań performatywnych w galeriach jest, z kolei sięga do doświadczeń teatralnych. Tak, już takich więc przedstawień mamy. Ten przepływ jest w każdą stronę. Też. My inspirujemy się artystami wizualnymi i to na szczęście już te podziały są nieaktualne, myślę. No właśnie tutaj chciałam jeszcze, ponieważ przygotowałaś to, nawiązać do twojej pracy w szkole, bo też bardzo często w szkole teatralnej, w Akademii Sztuk Teatralnych, jak ona się teraz nazywa, bardzo często dzieje się tak, że praca twoja jako scenografki z reżyserami i dramaturgami wcale nie opiera się na tym, że tworzymy jakieś wystawy czy projekty scenograficzne. Wręcz przeciwnie. Od lat namawiasz studentów do tego, żeby wychodzić często właśnie od tekstu, ale żeby szukać w żywej przestrzeni także zdarzeń. Ja myślę, że to bardzo było wczesne twoje rozpoznanie terenu właśnie potrzeb współczesnej sztuki i że tak kształceni reżyserzy i dramaturgowie mają zupełnie inne podejście do pracy scenografa. Może pokażemy tutaj. No tak, bo ten literatura musi, czego usiłuje uczyć, dokonać jakiegoś gestu artystycznego, jakiegoś skrótu. Ten koncept musi się przełożyć na pewien gest, który wychodzi na przykład od literatury. No tutaj to był chyba projekt taki z 2008 roku. Tak, prawda? To jest, to wybrałam te zdjęcia, bo one właśnie stricte od literatury wychodzą. Zadanie brzmiało wybrać jakieś dzieło literackie, jakiekolwiek, i stworzyć w przestrzeni miejskiej pracę wizualną. Jest takie site specific i to są, i wędrowaliśmy taką trasą po Krakowie
I to jest dziewczynka z zapałkami, zresztą Krzyśka Garbaczewskiego, na plantach. To jest kilka zdjęć z podróży z Herodotem. One w ciągu dopiero się łapie, na czym polegały. To są podróże. Było przewodnik. I szła wycieczka. Tu do Polski trafiliśmy, tak? Tu do Polski, tak. A tu zaginiona kultura. To jest Eneida. No i oczywiście przechodnie byli wciągani niejako w to przypadkowo, więc... No i to jest wreszcie następne, to jest Hanna Kral, jedno z opowiadań Hanny Kral i chłopak, który tu siedzi w zakładzie fryzjerskim, no właśnie był tego autorem, zaprowadził nas na Kazimierz, gdzie taka no bardzo, że tak powiem, starego typu fryzjerka go ogoliła przy pomocy brzytwy, tłumacząc dokładnie, na czym ten proces polega. I to było wstrząsające, naprawdę. No więc takie rzeczy. No to widać wyraźnie też w tych pracach, pomysłach studentów, jak bardzo obraz zmienia się w zdarzenie. Jak bardzo w jakiś sposób rozszerza nasze postrzeganie rzeczywistości, ale też może oczywiście włączać przestrzeń literatury w nowe miejsca, prawda? To jest zresztą charakterystyczne dla różnych artystów wizualnych, którzy w taki sposób myślą na przykład o narracjach powieściowych, bo uprawiają, no nie wiem, Roy Rosen pisze powieść, prawda, skandaliczną i taką, która właśnie wiąże się z jego projektami plastycznymi. Takich przykładów można by mnożyć. Mamy okazję zobaczyć teraz Sarkisa, który jest kolekcjonerem pewnych fraz i zamienia je też na komunikaty wizualne, więc oczywiście tutaj ta relacja i jakaś taka korespondencja wchodzi w różne sfery poznania i też takiej zmiany w percepcji. Ja myślę, że to jest ważne, żeby właśnie wyostrzyć nasze zmysły i żeby zobaczyć, jak język wizualny, co on w ogóle z nami robi. Ale trzeba powiedzieć tak, że czasem to bywa bardzo brutalne. Ja tutaj chciałabym też odwołać się do twojej pracy z Krzysztofem Garbaczewskim, prawda? Bo rzeczywiście w momencie przejęcia władzy nad kamerą w teatrze dokonała się taka wyraźna zmiana i odczuliśmy na własnej skórze coś, co można by nazwać takim usunięciem z pola widzenia aktora też. I chciałabym o twoje doświadczenie w pracy właśnie z kamerą w przedstawieniach Krzysztofa Garbaczewskiego, bo to było takie bardzo mocne, począwszy od Iwony, którą tutaj widziałam akurat przywiezioną z Opola, prawda, ale potem oczywiście, nie wiem, w Poczcie Królów Polskich bardzo wyraźnie zasmakowaliśmy swego rodzaju takiego gorzkiego doświadczenia czy przeżycia, że nagle nam odebrano aktorów, prawda, ale oczywiście to ty ich masz przed kamerą i widzisz ich bezpośrednio. Jak to w ogóle wygląda w pracy z właśnie aktorami? Ja pamiętam, jak taką przygodę, pierwszy projekt, który robiłem z Krzyśkiem Garbaczewskim, kiedy on mnie wypuścił na taką głęboką wodę, to była Balladyna w Poznaniu. Robiliśmy dużo prób z kamerą i nagle się okazało, że ci aktorzy proponują zupełnie inne jakości tych prób, wiedząc, że te rzeczy się rejestrują i że my je oglądamy i poddajemy te próby refleksjom właśnie przez tą rejestrację. Potem były następne projekty, między innymi właśnie PKP, gdzie ta narracja została rozpędzona i posunięta do takiego w sumie sporego ekstremum, czyli proporcjonalnie ten spektakl został
bardzo mocno schowany. Tak też było w następnych projektach, jak Robur na przykład. No właśnie, zaraz pokażemy gdzie, jakiś fragment, bo gdzie intensywnie wykorzystywane były przestrzenie poza sceniczne, żeby powoływać do życia takie drugie światy działające na wyobraźnię. To było właśnie w kierunku wyobraźni i interpretowania bycia aktora przez medium właśnie, albo też przez język filmowy po prostu najwyraźniej. A czy aktorzy to lubią? To zależy. Jeśli się czują, jeśli się czują fotogenicznie, jeśli myślą, że to lubią, to wtedy się czują doskonale i wtedy dają dużo więcej z siebie, niż mając świadomość tego, że są interpretowani przez medium. No właśnie, bo przez język filmowy. To jest tak, że oczywiście można na to spojrzeć od różnych stron i powiedzmy nawet jacyś postępowi badacze, prawda, no nie wiem, tak jak Hans Belting uważa, że takie odsunięcie widza ze sceny, prawda, i pokazanie go tylko i wyłącznie na ekranie, to jest właściwie uleganie takiej medializacji, prawda, i że w jakimś sensie to nam odbiera prawdziwy, taki autentyczny strumień bycia. Ja nie zawsze i nie do końca się mogę z tym zgodzić. Różne są moje odczucia przy okazji oglądania właśnie tych powiększonych aktorów na scenie, odkształconych bardzo często, ale myślę, że to jest jakieś medium, które rzeczywiście odpowiada też między innymi takiemu ludzkiemu dzisiejszemu poczuciu fragmentaryzacji, prawda, i tej nieciągłości, jakby bycia też w bardzo różnych okolicznościach, w różnym stanie skupienia i w różnym nastawieniu do tego, co jest pokazywane, co staje się taką prezencją oficjalną, a co staje się właśnie wniknięciem w jakiś stan ukryty, kamuflowany. Ten Robur, o którym wspomniałeś, był bardzo dobrym przykładem tego doświadczenia, takiego właściwie rozbicia tożsamości, prawda, i ciągłości bycia wobec siebie, w relacjach z innymi, ale też oczywiście z widownią, bo bardzo często dzieje się tak, że ci aktorzy tracą kontakt z widownią, prawda, oni nie odczuwają czegoś, wręcz co jest dosłownie takim właśnie naturalnym jakby feedbackiem. Więc no, chciałabym też, żebyśmy o tym porozmawiali, ale może zanim przejdziemy, to pokażemy fragment Roberta Robura, jakbyś mógł to uruchomić dobrze, bo fragment jest nagrany. I powiedzieć też trochę o tej scenie. Niestety będziemy oglądać dokumentację, która jest przygotowana przez teatr, więc jest kolejną interpretacją tego, co zostało nagrane. Dać oglądać czy zagadywać? Możemy trochę oglądać, ale równocześnie też może powiesz, gdzie to się działo. To jest w Teerze w Warszawie. Dostaliśmy... Wybraliśmy sobie taką przestrzeń, która jest przy sceniu. Ze sceny od razu prowadzi ze sceny schodzi się od razu przez takie korytarze do bunkrowiska, które ma po prostu takie korytarze, krzyżówki. I między innymi w jednej z piwnic
kiedy przez kilka sekund maszyniści mają swój pokój zorganizowany i myśmy go zaanektowali do instynizacji pokoju Roberta Rubura. To nagranie też nie do końca dobrze oddaje wrażenie widza, bo widz ogląda tą scenę w ekranie, który jest wokół, który jest ograniczony, prawda? To nie jest jakiś wielki ekran, tak jak tutaj Państwo to oglądacie. Tylko to jest ekran, który jest wycięty w takiej patchworkowatej kurtynie. To jest taka kurtyna, którą Ola Wasilkowska przygotowała i w obrysie oka jest zamontowany ekran, który pokazuje w takim dosyć ekstremalnym, tutaj widać fragment tego. Więc te obrazy, które widzimy, one są nawet takie wycięte, dozumowane przez montażystkę, która ten materiał sklejała, bo ja zaproponowałem do tego projektu taki bardzo ekstremalny sposób oglądu tej rzeczywistości, czyli 180. Obraz po prostu się zawijał prawie że w takiej kuli. Co powodowało, jakby było sygnałem, że to jest w źrenicy to oglądamy, bo ten obraz się po prostu mieścił w tym. No właśnie, to jest bardzo wszystko wyszukane, prawda, i pewne efekty, które nam się wydają, no jakieś po prostu zmontowane tylko i wyłącznie są, wykorzystują możliwości dzisiejszej technologii. Nigdy jednocześnie z hukami, co miażdżą się jedno od drugiego. Podczas prób mieliśmy taką sytuację, że podczas tego biegania ktoś z aktorów popchnął kamerę i ona spadła. I ten obiektyw się rozbił. I tam można się przyjrzeć, ten obiektyw ma taką wielką kryształowe pęknięcie, które dodało charakteru jeszcze nawet temu obrazowi. Myśmy zostawili, nie wymieniliśmy tego obiektywu na nowy, tylko stwierdziliśmy, że to idealnie pasuje do... Tak. To jest tak jakby to oko miało taką rozbitą powierzchnię. Podejrzewam, że przy okazji filmu nie byłoby to możliwe, ale teatr stwarza takie szanse na to, żeby coś niedoskonałego było jakimś efektem specjalnym, bo myślę też, że trochę te filmy wyglądają jak filmy amatorskie, prawda? Czasem jest tak, że one nie są szlifowane i doprowadzane do jakiejś ostatecznej perfekcji, tylko stają się właśnie jakimś narzędziem takim nieco prowizorycznym, który szkicuje te obrazy, prawda? Nie wiem, czy ludzie pytają o Dawida Ablasa. Takim wrażeniem widza. Większość ludzi ma wrażenie, że te rzeczy są nagrane. Natomiast jeśli ktoś sobie po prostu w pewnym momencie zda sprawę z tego, że to nie jest możliwe, to jakby wychodzi dopiero ta precyzja tak naprawdę, bo te rzeczy są bardzo silnie pozazębiane i ta struktura jest bardzo precyzyjna w gruncie rzeczy i ją odtwarzać trzeba bardzo precyzyjnie też. Znaczy, ja myślę, że to jest też ważne zadanie dla widza, prawda? To znaczy takie pobudzenie jego uwagi i też jakiejś takiej koncentracji, która każe mu rozpoznawać gatunek tych scen, tych filmów, prawda? Czy one się dzieją naprawdę, czy one się dzieją w jakiejś rzeczywistości tu i teraz, czy one zostały nam podane jako pewna fikcja zrobiona, zrealizowana wcześniej. Powtarzam, ale wiemy, że bardzo często właśnie w Teatrze Garbaczewskiego nie. To jest tak, że te nagrania trwają za każdym razem na nowo, są powtarzane, prawda, w czasie trwania spektaklu. Najczęściej. Jest to takie dosyć ortodoksyjne i bardzo rzadko się udaje namówić Krzysztofa na to, żeby wprowadzić fragment nagrany. A jak chwilę jest w tym języku właśnie filmu, tych realizacji, które ty robisz, jakiejś twojej inwencji, a na ile czegoś, co narzuca reżyser? Jak ta współpraca przebiega? Bo to też się bardzo zmienia w dzisiejszym teatrze. A to jak się pan pospieszy, to chyba jeszcze... Nie wiem, jakby to zmierzyć. Bardzo by pan pomógł. Chyba to polega... Ale Garbaczewski wchodzi i przerywa i mówi to mnie tak.
wtedy, kiedy próbujecie, kiedy właśnie jeszcze są jakieś... Oczywiście, że tak. I Krzysiek często bierze kamerę do ręki i coś nią też rysuje. Więc bardzo dużo tego jest jakby pod kontrolą Krzyśka. To już jest jakby koniec, ja tylko zostawiłem ten motyw muzyczny, żeby troszeczkę... Tak, trochę daliśmy się zagłuszyć. Tak, trochę zagłuszyliśmy tą projekcję. O czymś powiedzieć a propos tego aktora, który jest schowany za tym ekranem. Tutaj w Roburze on często się podnosi i chowa i jakby zabiera. Zresztą jakby ta treść została oparta o budowanie narracyjności takiego spiskowego, powieściowego opowiadania, zakładania bohaterów na bohaterów i budowania relacji i tak dalej, robienia tego bardzo szeroko, wielowątkowo i bardzo dynamicznie. Ale też taki był temat wyjściowy, powieściowy tej powieści Nahacza, który jest oparty o taką wolność wyobraźni, takiego chlapania kolorami i dynamiką i bohaterami. Ale wracając do tych aktorów, to oni się śmieją ze mnie, jak ja przyjeżdżam, żeby prowadzić razem z nimi te spektakle, bo dwie części na trzy są prowadzone kamerowo, więc a ten obiektyw jest na tyle szeroki, że oni muszą tak naprawdę być około metra koło mnie, więc ja muszę ich tutaj upakowywać w ten kadr, albo ich odsuwać, albo szarpać, co też jest częściowo włożone w tą treść spektaklu, bo to kamerowanie jest produkowaniem tego serialu, takiego pisanego właśnie przez pisarzy. To jest ciekawe, bo Krystian Lupa, który też zaczął w pewnym momencie używać kamery, zaczął ją traktować trochę jak zastępstwo widza, prawda? I zaczął, i w pewnym sensie też jest tak, że to ty jesteś pierwszym widzem, który ogląda aktorów i który narzuca także nam formę tego, co mamy zobaczyć. Znowu muszę powiedzieć, że to budzi różne reakcje, prawda, publiczności, bo też jest tak, że jesteśmy przyzwyczajeni trochę w teatrze, czy byliśmy przyzwyczajeni do tego, że wybieramy sobie, co oglądamy, a tutaj jednak film nam bardzo mocno montuje ten obraz, prawda, i podsuwa jakiś gotowe zdarzenie. Nie mówię tego krytycznie, bynajmniej, ale też no to jest okazja, żeby się zastanowić jeszcze, jak i do jakiego stopnia zmieniały się w ciągu ostatnich 20 lat języki teatru, prawda, bo rzeczywiście dzieje się tutaj wiele. I mam też wrażenie, akurat Robert Robur był takim jednym tekstem, który został przeniesiony na scenę, ale też ten przykład z Balladyną, czy z jakimiś działaniami innymi Garbaczewskiego, gdzie się wychodzi pozornie od tekstu, a bardzo od niego odchodzi tak naprawdę, jest też dowodem na to, że na was spoczywa jakaś ogromna odpowiedzialność tworzenia tej narracji. I chciałam ciebie, Basiu, też zapytać o coś, co wiąże się z takim przejściem od teatru, który opiera się na dramacie, lepiej czy gorzej, ale jednak jakoś znanym, do sztuk czy do pewnych konstrukcji, tego jak to się dzisiaj mówi, to już jest oczywiście taki liczman, trochę teatru postdramatycznego, prawda, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z niejednolitą podstawą dramatyczną, taką, która często jest dla nas zaskoczeniem. No i teraz trzeba by pomyśleć właśnie o odpowiedzialności scenografa, który musi, czy może podsuwać jakieś znaki rozpoznawcze dla tych tematów, które właśnie w tych różnych konstrukcjach dziwnych, czasem hybrydycznych, dochodzą do głosu. Jak widzisz tą swoją funkcję? Czy coś się zmieniło? Chociaż no, pracowałaś z reżyserem, który nigdy konwencjonalnie nie podchodził właśnie, do tekstu. Ja nie wiem, czy to jest kwestia czasu na pewno,
bo już taki teatr, ty mówisz, że cię znudził film, a mnie śmiertelnie już nudzą takie przedstawienia z linearną fabułą, psychologią, aktorem, który jest ukryty w postaci. I, no po prostu ja tego nie mogę oglądać. Więc w tym sensie teatr się zmienia, ale no, ja przez lata pracowałam z Jerzym Grzegorzewskim, który no, po pierwsze właśnie pracował z tekstami, jakby budował strukturę przedstawienia z różnych tekstów literackich. I często strzępów, słów, zdań, które tworzyły no jego język jakiś. Więc dla mnie to nic nowego. I, taka struktura języka dla mnie jest bardzo inspirująca. Znaczy też pozwala na pewną wolność w szukaniu motywów czy inspiracji wizualnych. Mhm. Ale oczywiście to jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest jakaś nić porozumienia między reżyserem a jego współpracownikami. No, to musi być praca wspólna nad językiem, jednym językiem, na który składają się te różne elementy wideo, przestrzeń, bo mnie już nawet trudno mówić o scenografii. Raczej wydaje mi się, że słowo przestrzeń bardziej oddaje sens tego, co robimy, bo to nie są dekoracje, tylko to jest może przede wszystkim relacja, budowanie relacji z widzem, więc praca nad właśnie architekturą tej relacji i też budowanie dramaturgii przez ruch tej przestrzeni, przez relacje aktor, jakiś element scenografii, prawda? Więc już nawet trudno mówić o scenografii jako takiej. No to się bardzo zmienia. Ja myślę, że oczywiście to też są takie różne narzędzia i pojęcia, którymi się posługujemy. Mówisz o przestrzeni, która gdzieś powiedzmy od końca XX wieku w takiej refleksji o teatrze właśnie wypiera, czy wyparła ten rodzaj myślenia o scenografii tylko i wyłącznie, czyli takich układanych jakichś praktykablach na terenie gry. Natomiast myślę, że dzisiejsze myślenie o obrazie jako aktywnej rzeczywistości, takiej relacyjnej, prawda, która pozwala też myśleć o partycypacji, jest tutaj jakąś dobrą drogą taką dla teoretyków do rozpoznania tego, co się dzieje w teatrze, ale też widzimy, że no, tutaj też na przykładzie nawet tych przygotowanych przez ciebie materiałów no wiele rzeczy ja się takie zmienia. Bo troszkę to są, przykłady poznajdywałam. No tak, ale one mogą być tak użyte, że to sędziowie ze znakomitą scenografią, gdzie na przykład wyraźnie tutaj dając różne przykłady, mówiłaś o tym, że nie konkret rzeczywistości, jakiej powiedzmy etnograficznej cię w tym zajmował, tylko kolor. Kolor jako czyste znaczenie w przestrzeni i też absolutnie. Przez długi czas komunikowaliście się z Grzegorzewskim, odwołując się do jakichś zapamiętanych obrazów, prawda, dzieł sztuki. No tak, ja myślę, że każdy z nas pracując dłużej z jakimś reżyserem dochodzi do pewnych kodów komunikacyjnych, które są strasznie fajne i niekoniecznie rozpoznawalne przez innych. I bardzo zaskakujące często jako właśnie podstawy rozwiązań już konkretnych, scenicznych. Tak, i to jest właśnie bardzo przyjemne, bo to ułatwia pracę nam. Mi się wydaje, że jeśli przychodzi temat, to każdy temat niesie ze sobą jakieś rozpoznanie, jakieś skojarzenia i ważne jest tak naprawdę w
mojej pracy, jak ja to widzę i zaczynam, znalezienie odpowiedniej metody do ugryzienia tego. Bo jeśli coś mi mówi, no tak, locus solus, jakby jak to ugryźć, więc się pojawiają jakieś takie klucze do tego, jak można by wizualnie interpretować te metody, które na przykład pisarz używa jako do budowania swojego języka. Każdy ma jakiś po prostu, jakby odkrywa dla siebie jakąś metodę pisarską, na przykład jeśli mówimy o wyjściowych takich... bodźcach takich silnych. Bodźcach na przykład do projektowania sztuki teatralnej nawet. Ale inaczej to... się rozpakowuje Gombrowicza, a inaczej się rozpakowuje Russella, a inaczej takiego Nahacza, który jest bliżej nas tego polskiego języka. Mi się wydaje, że ja dla siebie jakby najpierw szukam metod do tego, jakie środki mogę powołać do życia i jak nimi potem operować. Metod i często to są też intuicje jakieś, prawda? Teraz mi przyszła do głowy taka rzecz, może Państwo widzieliście, są plakaty Gullivera w mieście. Tak. Widziałaś? Widziałam, nawet mi się przyśnił, muszę Ci powiedzieć. No tak. I właśnie, to jest, jak zaczynałam myśleć o tych podróżach Gullivera, wiedziałam, o czym chcemy zrobić przedstawienie, że to będzie przedstawienie niezwykle ponure i smutne i w ogóle nie dla dzieci. Szukając różnych rzeczy, natrafiłam na fotografię właśnie śpiącej dziewczynki z jakimś takim dość upiornym krasnalem, który się nad nią pochylał, które to zdjęcie nie ma się w ogóle nijak do tematu, o którym chcieliśmy opowiadać, ale poczułam, że gdzieś jest dla mnie bardzo inspirujące, a ponieważ no właśnie z Pawłem Miśkiewiczem, z którym nad tym spektaklem pracowałam, mam jakieś takie rodzaj pozawerbalnego porozumienia, no to on jak zobaczył to zdjęcie, to też wyczuł jakąś taką aurę, która gdzieś nas lokuje w tym Gulliverze i na koniec użyliśmy tego jako plakatu, to znaczy to jest przerysowane, no ale jakby to jest to zdjęcie jako wyjściowy obrazek i naprawdę gdybym miała wytłumaczyć się z tego, dlaczego tak, to nie potrafię, ale wiem, że tak, że to pasuje. No właśnie tutaj przesuwamy jeszcze duszyczkę, która też dosłownie, a nie przez kamerę, wprowadza widzów w jakieś miejsca niedostępne zazwyczaj, prawda? I też ta przestrzeń bardzo silnie uaktywniała kontakt z aktorami przez zbliżenie. I to bardzo działało i działa niemal do dzisiaj, prawda? Bo tak, jeszcze to przedstawienie grane. Natomiast a propos tego, co powiedziałaś przed chwilą, to twoje inne skojarzenia z przedstawienia, związane z przedstawieniem też realizowanym z Pawłem Miśkiewiczem, to znaczy z Alicją. No tak, to są zdjęcia, które zebrał Martin Parr, taki angielski fotograf, z lat 70. zdjęcia reklamowe, reklamujące takie ośrodki wypoczynkowe w Wielkiej Brytanii, które były szalenie modne i gdzie tam po parę tysięcy ludzi naraz się mieściło. No dosyć niesamowite są i to była bezpośrednia, to akurat jest bardzo bezpośrednia inspiracja, bo to już jest scenografia tak? Zbudowana w sztucznej perspektywie, więc Barbara Kraftówna, która grała Alicję i która jest bardzo malutka
jak wychodziła z tyłu i szła do przodu, to jeszcze malała, ponieważ... Proporcje tak ustawiały tak, jej tak, tak, tak. No właśnie, tutaj też widać, w jaki sposób to jest też charakterystyczne przejście. Przechodzisz od takiej wyszukanej sztuki, powiedziałabym, no awangardowej, do sztuki, która wykorzystuje kulturę popularną. No, i tak. Staje się to użyteczne. No jak najbardziej. Więc ten język wszyscy korzystają. Wszystko się nadaje. Wszystko się nadaje, absolutnie. No, ale nadaje się też teatr, jako przestrzeń, no to już z przedstawienia Miśkiewicza. No tak, to... Z Klubu Polskiego. No, i powiedziałaś, że ta scenografia ci się bardzo podobała, dlatego że nikt jej nie zauważył. Tak. I że to jest najlepszy typ scenografii. To jest moja ulubiona scenografia, bo nikt nie zauważył, że ona w ogóle jest. Natomiast tak, no to był Klub Polski, czyli to był scenariusz Doroty Sajewskiej, ale oparty na tekstach dotyczących emigracji powstaniowej, wielkiej emigracji i oparty na tekstach oczywiście Słowackiego, Wyspiańskiego, ale też listach Chopina, ale też pamiętnikach emigrantów, jakichś też krytycznych tekstach, dokumentach z epoki i tak dalej. Szalenie bogaty też w różne informacje. I tak... Fotografian spadający słabo widoczny. Słaby, ale... bo to bardzo słabej jakości jest. No nic, w każdym razie bardzo długo się zastanawiałam, jaka przestrzeń właśnie temu powinna towarzyszyć i czytałam książkę profesora Majchrowskiego, tak, o wielkiej emigracji i on tam pisał o Klubie Polskim, w którym ci wszyscy emigranci tam wegetowali, pili, tam siedzieli. Nic innego do roboty. No i sobie pomyślałam, że ten, i o, tam był opis tego klubu, sobie pomyślałam, że teatr dramatyczny, widownia, balkony się idealnie nadaje na ten Klub Polski, po prostu wyrzuciliśmy całą widownię do tyłu, wyrównaliśmy podłogę i to się stało polem gry. No i widzowie nie zauważali, że ta podłoga, która jest amfiteatralna, normalnie jest płaska, ponieważ tą podłogę dorobiliśmy identyczną jak w całym Pałacu Kultury, tak samo i to dosyć dobrze tam działało, ta przestrzeń tak. działała. Ja to akurat widziałam w Teatrze Słowackiego, ale on też je sprawdził właśnie. No tak. Chciałabym jeszcze zapytać o kwestię, która wiąże się z niedawnym naszym doświadczeniem teatralnym, to znaczy z Nic Krzysztofa Garbaczewskiego tutaj ze Starego Teatru, gdzie rzeczywiście też między innymi twoje projekcje stały się... Nie robiłem projekcji, robiłem światło tak. I robiłem wspólnie z Jankiem Strumiło właśnie niby się to nazywa scenografią, ale to jest bliżej właśnie tego, co... Jak to oddzielić, dlatego że oczywiście... Co Barbara mówi, że to jest myślenie o przestrzeni, że to jest... Ja tam znalazłem się w jakichś takich paru funkcjach i tak naprawdę też migrowałem i opiekowałem się też tym Janem, który przyjechał z Moskwy. Pomagałem mu organizować się z tym wideo, więc miałem bardzo dużo jakichś takich rozczłonkowanych funkcji. No właśnie, bo mamy tutaj też fragment z tego przedstawienia, który jak stwierdziliśmy bardzo trudny do pokazania. Bo jest mroczny i jest na takim bardzo, na jakiejś takiej obecności w ogóle i takim snuciu się tej obecności z minuty na minutę. Trudny jest do, jak dostałem może, materiał fragmencie, z rejestracji, to nie wiem, przeglądałem go i nie wiedziałem, co z nim zrobić. Jeśli...
Jeśli chodzi o właśnie ja tak ja wychodziłem od metody i rozpięcia tego spektaklu pomiędzy właśnie tym mrokiem i jego mrocznymi tematami, a czymś, co było zderzeniem z tym leśmianem, który był taki... Może zobaczmy sobie najpierw fragment. To jest jedna z pierwszych scen, gdzie Roman gra taki utwór Janka Duszyńskiego, Hades. Wiele rzeczy tam po prostu zostało powołanych do życia w takich fragmentach skojarzeniowych, bardzo luźnych i trochę nawet nie wiem, jak o tym mówić, bo tych rzeczy było tak dużo. No, jest obecny ten kwadrat Malewicza, który został wyciągnięty w przestrzeń jako bardziej bryła i też ruch, droga i przestrzeń. I maszyna zagłady. Jak on to też Malewicz sam też określał ten obraz. This body is interested in eating and fucking. Niewiele zawarłem w tym montażu tekstu, bo próbowałem, ale kawałkować już tą poezję to już jest horror. Wycinać te fragmenty, tak, które są po prostu wyrywać jeszcze z kontekstu i nie tylko przestrzeni, ale je, jak sobie założyłem, żeby to był 3-minutowy montaż, to już naprawdę było bardzo ciężkie. No właśnie, ale pamiętamy z tego przedstawienia między innymi to, że ta poezja i słowa leśmiana, choć nie tylko przecież, bo tam słów jest dużo i poszywanych fragmentów różnych tekstów mnóstwo, brzmi i działa i dzieje się to, powiedziałabym, z takim ogromnym ryzykiem jakimś, prawda, włamywania się do tekstów leśmiana, do tego poety, który pisał, że słowami świat wygląda, do którego próbujecie dopasować, czy którego próbujecie skonfrontować z bardzo rozmaitymi takimi skojarzeniami luźnymi, o których rzeczywiście, tak jak tutaj powiedziałaś, trudno mówić nawet.
one albo im wierzymy, ufamy, wchodzimy w ten język taki nieco transowy, prawda, albo się od nich odcinamy, ale one są niezwykle wyraziste. Ja muszę powiedzieć, dla mnie dużo lepsze tam, gdzie tworzyły jakieś układy abstrakcyjne i takie właśnie kompletnie odstrychnięte od porządków wszelkich wizualnych, niż tam, gdzie stawały się bardziej ilustracyjne, czy takie właśnie przyszpilające te różne momenty niezwykłych tekstów Leśmiana. Ale oczywiście to też pokazuje, w jaki sposób no, słowo brzmi też, prawda, w jaki sposób wchodzi w cały rytm wizji i jak zostaje przez to odnowione w jakimś sensie. Więc oczywiście tak było też z Grzegorzewskim, który, jak mówił, zaczynał od tego, że słowo brzmiało mu w pustej przestrzeni, a potem właśnie pojawiał się cały szereg różnych pomysłów na to, żeby dokonać jakiegoś przełożenia, także bardzo często metaforycznego, czy takiego niedosłownego. Ja miałam wrażenie też, jak oglądałam różne przedstawienia Garbaczewskiego, że po takim momencie, powiedziałabym, teatralnego mimetyzmu, gdzie bardzo wiele pojawiało się różnych takich stylistyk, które właściwie, ja w cudzysłowie to mówię, były naturalistyczne, nagle właśnie pojawiło się coś kompletnie nowego i że odżyła w jakimś sensie taka zupełnie nieracjonalna pomysłowość teatru. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, że mamy taką potrzebę w tej chwili, żeby właśnie te wizualne języki w takim kierunku zmierzały. Mi się wydaje, że jesteśmy zupełnie przygotowani do tego i mamy ten rodzaj wizualności na co dzień, więc te rzeczy nie są już szokujące zupełnie. Jakby takie łączenie elementów, czy wielowątkowość, czy fragmentaryczność, czy skojarzeniowość, czy takie efemeryczne bycie, to jest, mam wrażenie, ale że też, bardzo blisko no, naszego sposobu. Też przez internet te ścieżki skojarzeń wędrują zupełnie inaczej niż kiedyś. Już takie kanony jakichś wyobrażeń logiki. Nie funkcjonują. Zresztą bardzo często one są jakby, próbujemy się dostać do tego rodzaju myślenia czy funkcjonowania też na jakby powołać to do życia, do takiego zrozumiałego, zrozumiałej struktury właśnie takiej. No właśnie, ale równocześnie też jest tak, że te języki teatralne, prawda, korzystając z różnych obrazów medialnych, z całego tego cyfrowego świata ekraników, prawda, którym jesteśmy otoczeni, one jednak coś innego robią z tym, z tą rzeczywistością. To znaczy, ja nie chcę tutaj narzucać, broń Boże, tego, że krytycznie się ustosunkowują do tego, bo myślę, że to nie jest takie proste, natomiast budują jakiś głęboki namysł, że to jest ciągle jakiś język meta, ponad pewnymi kodami, które gdzieś krążą właśnie w mediasferze. I że teatr w związku z tym staje się takim poligonem bardzo i laboratorium bardzo różnych doświadczeń, prawda, ważnych dla widzów. No przez to, że zderzamy się właśnie z tymi kodami przełożonymi jeszcze na coś innego, na waszą między innymi taką pracę, która jest jednak jakąś wysoką spekulacją, przepraszam, intelektualną. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że gdybym nie trafił do teatru, nie zajmowałbym się takimi wieloma okołomedialnymi przygodami czy zagadnieniami jak glitch, data bending, postpamięć, myślenie o medium rejestrowanym, nierejestrowanym, laserami czy innego rodzaju, nie wiem, face recognition, wirtualną rzeczywistością. Wydaje mi się, że właśnie ja znalazłem to laboratorium właśnie w teatrze i ono, wszystko tam może, dla mojej wyobraźni tam się wszystko może znaleźć. Jeśli pasuje, to akurat jest do tego klucz, jakby do tematu. Ja myślę, że no to właśnie, jest wszystko ważny... może być pod warunkiem, że działa z innymi elementami, bo tak naprawdę to nie funkcjonuje tam nigdy samo. Tylko jest wobec aktora, wobec pewnej
dramaturgii, którą współtworzy, a nie samo w sobie. No właśnie, bo też prowadzi do takich dyskusji wokół tych języków, prawda, dostępnych i tworzonych, a też to, o czym mówisz, sprawia, że tak jak w ogóle w sztukach wizualnych, sztuka staje się jakimś laboratorium teorii pewnych, prawda, i takiego właśnie namysłu. Ja tutaj jeszcze mam z tych twoich materiałów te przekroczenia w drugą stronę, to znaczy, żebyśmy mogli na momencik może też powiedzieć Państwu, bo to są rzeczy mniej znane, że dzięki pracy właśnie w teatrze różni reżyserzy, między innymi właśnie Krzysztof Garbaczewski i Michał Borczuk, z którym pracowałeś, sięgnęli po film i próbowali robić taki eksperymentalny film. I to jest poniekąd droga odwrotna. Nie wiem, możemy pokazać jakiś fragmencik. Może tak, ściszymy głos ewentualnie, żebyśmy mogli jeszcze tutaj... Ja przygotowałem tutaj takie właśnie jakby odwrotność tej sytuacji sceny, czyli pokażę może najpierw taki projekt, który próbowaliśmy z Krzyśkiem Garbaczewskim w oparciu o Teatr Kochanowskiego w Opolu i taki temat w poszukiwaniu zaginionego czasu, sobie zrobić takie warsztaty z wizualizacji, jakby pamięci lektury Prusta, prawda? Tak, lektury Prusta, coś takiego, że jakby to jest taka fantazja na ten temat, dosyć mocno podkręcona wizualnie. To jest oczywiście takich parę obrazków wyciągniętych z jakichś ciągów. No i one tylko działają w tym montażu jako takie właśnie obrazki. Nie budują tutaj w ciągu tych paru minut żadnej treści takiej, jaką by taka struktura filmowa budowała, jak to funkcjonuje w takich wersjach montażowych, bo jest ich kilka, jak one były pokazywane. Właśnie ten film funkcjonował właśnie w galerii. Metodą do tego było spotkanie się i próbowanie różnych takich fantazji na temat tych scen powieściowych, które mogliśmy, czy bohaterów, czy zawiązywanie pomiędzy nimi takich relacji, czy wymyślonych relacji, czy wymyślanie tych relacji, jakby ich. No i to jest też przykład filmu, który całkowicie pozbawia aktorów głosów, tak? To, co mieli zrobić, to przełożyć te zapamiętane sceny, tylko i wyłącznie nie na działania. Czy tam pojawiały się też słowa? Bo tutaj pojawiają się słowa, ale... Wściekły dolony. I talent. Ja nie pamiętam, żeby były one napisane, i oni się czegoś uczyli. Oni jakby... Wymyślali je, te sytuacje.
To jest jedna rzecz, a teraz pokażę jeszcze drugą, która jest... trochę odwrotną sytuacją, czyli to jest napisany scenariusz przez Michała Borczucha. I on był po prostu zrealizowany, scena po scenie. Też tam miałeś jakieś bardzo określone, wytyczone zadania takie związane z budowaniem konkretnego obrazu, z jakimś typem montażu i chodzeniem właśnie z kamerą. Proszę nam się przedstawić. Pewne sytuacje wewnętrzne, bo tutaj może dopowiemy, że między innymi ten... Prowadzę zajęcia. Ten film był realizowany podczas takich prac Michała Borczucha, które przeprowadza na farmie życia. Na farmie życia. Dbamy o wasze bezpieczeństwo. Niepełnosprawnymi autystami. Dziękujemy bardzo. To wszystko, dziękuję. Brawo. Głównie chłopacy to są... Brawo. Bardzo bliscy znajomi Michała z wielu projektów i myśmy weszli z kamerą do tego ośrodka jak do domu w zasadzie. I oni się czuli wręcz do tego stopnia, że tutaj jest taka scena, którą ja właśnie bardzo lubię. To jest... oni interpretują tutaj kręcenie filmu, sami budują tą scenę. Ten chłopak się wcielił w rolę reżysera. Za kłamstwo. I oni reżyserują tą scenę, oni ją jakby wymyślili. Mówi prawdę. Ale ja rozumiem, ten film nie miał charakteru takiego dokumentacyjnego. No ciekawe. Ale co dokumentacyjnego nie, ale miał metodę dokumentalną. Dlaczego nikt nie stanął w mojej obronie? W tych spotkaniach z autystykami, bo tego się nie dało do końca zaplanować. Nie widziałem, ja też nie wiedziałem. Można było, znaczy budowaliśmy jakieś takie w kierunku waszego domu. Elementy scen, ale jak przechodziło do spotkania z nimi, no to to się rządziło jakimś innym takim dokumentalnym rytmem, trzeba było brać to, po drewnianych schodach. Tak jak jest. No nie można które było prowadzą na za dużo namieszać w głowach. Dotykacie delikatnie klamki i wchodzicie do środka. Po lewej stronie jest kuchnia. Wchodzicie do niej. Czujecie się swobodnie, bo jesteście u siebie. Ściany w kuchni są białe. Wiszą drewniane, piękne szafki, w których są piękne, białe talerze. Kuchnia jest duża. Dotykacie blatu, stołu, który w niej stoi. Przez kuchnię możecie wyjść na taras. Na którym jest bujany fotel. Idziecie dalej. I znajdujecie drzwi. Próbujecie je otworzyć. Ale kiedy tylko delikatnie dłonią przesuwacie je, okazuje się, że drzwi chowają się w ścianie. I przed wami znajduje się bardzo wąski korytarz. Czy myślisz, że reżyser teatralny ma szansę wypracować jakiś odrębny styl wypowiedzi w filmie? Hmm.
Wydaje mi się, że kondycja widzenia filmu z pozycji doświadczenia teatralnego jest dosyć interesująca, dlatego że jakby to widzenie obrazu, jakby zwłaszcza przez Michała akurat w tym przypadku, którym oglądaliśmy, który ma bardzo malarskie widzenie w ogóle rzeczywistości, jakby on to się czuje, tą malarskość, i to jak mi to jest bliskie jakby jako operatorowi, bo to buduje relacje pomiędzy właśnie obrazami i to czasami wystarczy. I stosowanie tych rzeczy, tak jak teatr jakby intuicyjnie bardzo operuje materią, przyniesione do filmu jest odświeżające, bo filmowcy z kolei mają swoje bardzo mocne takie struktury, którymi się poruszają, i pewne rzeczy po prostu działają i je się stosuje. Jest to język dosyć prosty i skodyfikowany, język filmowy, mimo że powołuje do życia takie efemeryczne i wiarygodne rzeczywistości. Ale jednak ja mam troszeczkę jakby na ten film jest, wydaje mi się, że film troszeczkę dochodzi do ściany jako medium. Znaczy, być może to wpuszczenie reżysera teatralnego stwarza jakąś szansę na ryzyka jakiejś innej wrażliwości, zmiany. Ale też, bo chyba zbliżamy się do końca naszej rozmowy powoli, no pokazuje wyraźnie taką drogę, od której zaczęliśmy tutaj naszą rozmowę, to znaczy tego integrowania, jakiejś interdyscyplinarności bardzo dzisiaj twórczej i włączającej różne bardzo często ryzykowne użycia, takie powiedziałabym nieprofesjonalne, ale też nie będące jakimiś protezami środki do sztuki. No i oczywiście taka rozmowa, trudno żeby się skończyła jakąś tezą, puentą. Ja nie mam konceptu gotowego w rękawie, ale nie uzgodniłam tego z organizatorami. Nie wiem, czy możemy na chwilkę... Tak, mamy jeszcze chwilę, mamy jeszcze na chwilę czasu. To znaczy, myślę, że może Państwo mielibyście ochotę włączyć się do rozmowy, podzielić się jakimiś uwagami albo o coś zapytać. To znaczy, ja bym się chciał podzielić taką refleksją związaną ze Starym Teatrem i pierwszą premierą, czyli Królestwem Remigiusza Brzyka, gdzie forma wideo była niezbędna dla pokazania fabuły związanej z kilkoma poziomami tego szpitala. W związku z tym uważam, że to była jedna z lepszych form realizacji fabuły dramaturgicznej. Nie wiem, czy Państwo to podzielają. Ale się zgadzam. No ja myślę, że w ogóle bardzo często wideo jest w taki sposób wykorzystywane, że poszerza nam przestrzeń, możliwości oglądania różnych miejsc, ale też takie właśnie doświadczenia sensów dramaturgicznych. No czasami się bez tego nie da, jeśli się taką formę wymyśli, że ona jest jakby tą interpretacją, że nie jest tą obecnością bezpośrednią, albo jest grą i budowaniem napięcia pomiędzy tym, co jest, a co jest widziane przez oko, czy przez to wideo. Czasami to napięcie wystarczy, że widzimy i jedno, i drugie jednocześnie na przykład. Albo widzimy, że coś się powtarza za pomocą medium i to powtórzenie jest już
inną jakością, jakąś zagadką, czy jakąś interpretacją, przesunięciem i to, nie wiem, ubogaca albo nam daje rebus do rozwiązania, to wystarczy. Tak. Czy jeszcze jakieś? Zapraszamy do zadawania pytań. I zachęcamy. Dzień dobry, chciałem zapytać, bo Państwo powiedzieliście, że uczyliście się przez chwileczkę, no a potem w pewnym momencie zrezygnowaliście, bo to nie wystarczyło. Ja bym chciał, że to już nie wystarczało w pewnym momencie dla Pana na przykład. Czy mógłby Pan powiedzieć, że ta szkoła chociażby łódzka, filmowa, że ona jednak była bardzo potrzebna, bo jednak Pan cały czas z niej inspiruje się cały czas w swojej pracy teraz? W moim przypadku była bardzo dobrym doświadczeniem i takim uzupełnieniem tego właśnie metodycznego podejścia do tekstu. Jeśli ja biorę scenariusz i mam wymyślić język wizualny, który będzie wyjątkowy i nośny i silny i przeniesie te treści, które są zapisane w scenariuszu, to już jest największy sukces dla operatora, że on znalazł klucz do przeniesienia na obraz tego, co zostało zapisane, jest jakąś teorią czy jakimiś propozycjami. I rozkminianie tego języka wizualnego dało mi wolność nie tylko do zbudowania w ramach języka filmowego, tylko ja sobie tą metodę rozszerzyłem, że można wszystko w ten sposób interpretować i znajdywać klucz do wszystkiego, co się robi. I jeśli ja pracuję i robię koncepcję oświetlenia, tak samo do tego podchodzę. Jeśli mam propozycję zbudowania przestrzeni albo zajęcia się przestrzenią, tak samo dobieram materiały czy rzeczy, które jakby mówią, to jest odpowiednie, to jest nieodpowiednie. No to jest taki dowód na też złożoną formułę języka teatralnego i na to, że to nie są rzeczy wzajemnie tylko i wyłącznie służebne, czy takie dopełniające. One są istotne same w sobie, prawda? To są konkretne komunikaty, obecność każdego elementu w takiej jakości, jaką widzimy. Czy on jest blisko, daleko, ciemny, czy jasny, czy jest długo, czy krótko. To są bardzo jakby proste, ale jednocześnie takie właśnie konkretne spotkania z tymi energiami tych elementów wszystkich. Ale wracając do tego filmu, ja zrobiłem dużo filmów, wystarczająco dużo filmów. Cały czas pracuję jako operator, więc... Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Szanowni Państwo, jeżeli nie ma żadnych pytań, podziękujmy raz jeszcze bardzo serdecznie naszym gościom, a naszymi gośćmi byli Barbara Hanicka, Robert Mleczko, spotkanie prowadziła Katarzyna Fazan, a jego autorką była Anna Lewanowicz. Proszę o brawa. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu bardzo za udział w naszym cyklu spotkań Percepcjo. Teraz zapraszamy na wykład Jerzego Bralczyka do Muzeum Narodowego. No i do zobaczenia na przyszłorocznej edycji Copernicus Festival. Dziękujemy bardzo.